dobry. Oj, teraz pójdę do słońca, to będzie się to, da. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy dzień razem. Cały dzień spędzimy razem, co wy na to? I spędzimy go całą rodziną. Chyba pójdę do cienia. O, lepiej. Jesteśmy u rodziców, spaliśmy się u rodziców, bo wczoraj była impreza, tak, ludzie, sąsiedzi, znajomi przyszli, było tak fajnie. I jest Sara. Sarunia! I będziemy za chwilę jeść śniadańko na dworze. Tak właśnie zdecydowaliśmy, bo jest bardzo ciepło, jest piękna pogoda i dzisiaj planujemy jechać sobie w góry, ale zabieramy was ze sobą, także zapraszam was na dzień z całą naszą rodziną. Śniadańko. Mama taką piękną altankę. Śliczną altankę i basen. Tak sobie moi rodzice wypoczywają w dogodnych warunkach. Tutaj bardzo często wieczorami siedzą, praktycznie latem codziennie, nie mamo? No, tu sobie robimy śniadańko. Letni domek. No, mama tutaj całymi dniami, całe dnie spędza. O, tam nawet jest rowerek treningowy. O! Tu aktywny wypoczynek. Tu aktywny wypoczynek. Tutaj odpoczynek. Od aktywnego wypoczynku. Tutaj jest aktywny wypoczynek. O tak, no tutaj jest taki aktywny wypoczynek. Z pilotem. No. I słuchajcie, tutaj rodzice sobie będą jeść tutaj śniadańko. Czy starsi. A my robimy sobie piknik tutaj, w cieniu. Dobrze przygotowaliście. Przygotowaliście śniadańko. Dobra, możemy jeść, tak? I co chciałam wam pokazać, to produkty, które właśnie dostaliśmy w tym tygodniu od firmy Mixit. Bardzo dziękujemy, bo są po prostu rewelacyjne. Co wam się najbardziej podobało? Że mogliśmy wybrać, nie naprawdę wiemy. Mogliśmy swoje własne, jakby muszę. No, każda mogła sobie usiąść sama przed komputerem i stworzyć swoją mieszankę. Zuzia, powiedz, jaką masz mieszankę? Zuziankę. I mogła ją nazwać, nie? Bo to są takie, o, zobaczcie. Zuzianka zrobiła sobie mieszankę Zuzianka. Powiedz, jak Zuzia i mieszankę. Zuzianka. Tak. Nie, albo ten, ośmianka. A nie jest ośmianka, bo jest muzli. A jakie masz składniki? Okej, więc zobaczmy. Mam tutaj, to są ziarna z pieca, czyli takie chrupki trochę bardziej. Mm-hmm. Mamy kryskawki liofilizowane. I wszystkie nie liofilizowane. Kulki czekoladowe. Oczywiście. I prażony ryż. Prażony ryż. No, jak ci smakuje? O, i jeszcze orzechy włoskie. Dobrze. Dobrałaś sobie dobrą mieszankę? Smakuje ci? Tak. A Hania, co sobie wybrała? Dużo czekolady. Moon Magic. Moon Magic się nazywa. Hania sobie nazwała swoje płatki Moon Magic. O, mogłam nazwać Moon Magic Muesli. No. Więc moje mam suszone maliny. Suszone truskawki. Suszone truskawki. To nie są suszone, koniec. Liofilizowane maliny. Liofilizowane. I granat. Truskawki i granat. I kulki czekoladowe. Oczywiście, ale maliny dobrze współgrają z czekoladą. I płatki czekoladowe. I kokos. I musli. I pistacje. O, i pistacje. Mhm, tak się podotykałam trochę, twoje płatki. A najlepsze jest to, że tutaj nie ma żadnych, wiecie, wypełniaczy, takich dodatków, których my nie lubimy. Zresztą znacie nas i wiecie, że lubimy zdrowe odżywianie, zdrowe produkty, więc no to jest super, a ja wam pokażę, jaki ja mam, bo ja swoją mieszankę też zrobiłam i nazywa się Mamusiowe Mniam. Mamusiowe Mniam i zrobiłam sobie taką mieszankę bezglutenową, bo przed wyjazdem do Polski spróbowałam sobie tak przez 2 tygodnie w ogóle odżywiać się bezglutenowo i zauważyłam, że lepiej się czuję, więc wybrałam sobie bezglutenowe płatki. I mam tutaj liofilizowaną czereśnię, śliwkę i co jeszcze? Orzechy włoskie i migdały. Znaczy, chciałam śliwkę i czereśnię, żeby było tak po polsku. I moja mieszanka, zaraz wam pokażę, jak wygląda. Ja uwielbiam orzechy włoskie, generalnie orzechy uwielbiam, także musiało być
musiało być dużo orzechów, są czereśnie, są śliwki. I zobaczcie, wszystko przychodzi w takiej dużej tubie. A do tego mamy jeszcze kaszkę proteinowo-malinową. A na tą kaszkę to bardzo mój mąż się cieszy, bo on bardzo lubi właśnie wszystkie kaszki proteinowe, bo teraz dużo, dużo ćwiczymy i proteiny są wskazane. Ostatni zegarek i już mam dzisiaj, sprawdziłam z nim, mam już 54%. 54% już masz? Mhm. Po ćwiczeniach z tatą. Proszę bardzo. No to ja pięknie. Wziąłem. Ale, bo bym teraz zapomniała. Mam przecież dla Was 10% zniżki. Jak będziecie sobie zamawiać te produkty na stronie właśnie Mixit, to tylko sobie w kodzie wpiszcie hasło FamilyBB i będziecie mogli skorzystać właśnie z tych 10% upustu. Ja wszystko Wam napiszę na dole, w opisie będziecie mieli i link, przez który możecie zamawiać, i nasze hasło do wpisania. Także polecam, bo produkty są naprawdę godne polecenia. No, już po śniadaniu wszyscy wypoczęli, jedziemy teraz do kościoła, a potem jedziemy na równicę, na obiad. Także fajnie w górach, ja uwielbiam górę, zawsze Wam o tym przypominam. Tak, mam już aparat nałożony, więc znowu mówię dziwnie. Że się tak dziwnie na mnie patrzy. Uwaga! Jesteśmy przygotowani. Ja nie mam kapelusza, ale mam go w aucie. Przepraszam się. Kapelusz! Cześć! Nagrywamy wszystkich dziewczyn dzięki, że będzie może ciepło i będziecie chcieli... Tak, a dzisiaj ma być bardzo gorąco, ma być 31 stopni i bez deszczu. Jechaliśmy na równicę, musiałam z tatą podjechać, pacjenta przywieźć do góry, a akurat nam się trafiło wyjątkowo jedno miejsce wolne, a był taki ostry podjazd. Chodź Sebastianku, bo auta jadą. Teraz idziemy tutaj do restauracji, jak to się nazywa, tato? Dobra, restauracja się nazywa Dwór Skibówka. Teraz patrzę w dół, zaraz Wam pokażę widok. A już idą tam, dziewczyny idą. Widzicie? Tak, już są! No, ale mówimy po polsku, Sebastian. O, jak pięknie. Taka piękna pogoda nam się przytrafiła. Aż trochę za ciepło. Ale nie będziemy narzekać, nie? Na słoneczko się nie narzeka. Hej dziewczyny! Mama dała radę. Dziewczyny się rzuciły na kwaśnicę. To nic, że tata sobie zamówił. Tak, ja wiem. Czekacie na swoje pierogi. Ale ładnie. Muszę sobie nagrać, żeby mieć pamiątkę. Tak pięknie. Ja sobie zamówiłam pstrąga. Patrzcie, jakie danie ogromne. O! Mężu, co masz? Sałatkę z kurczakiem? Zawsze na diecie. Dzieciaki mają wszystkie pierogi ruskie. Mamo, placek, tak? Ty masz placek? Góralskie jadło. A tata ma też pstrąga. Smacznego! Po obiedzie idziemy spacerkiem, kawałek przynajmniej. Pamiętajcie, że bardzo zdrowo. Najgorsze, co można zrobić po obiedzie, to się położyć i odpoczywać.
najlepiej to takie 15 minut na spacer, zaraz po obiedzie i wtedy cukier spada. Jeżeli chcecie zdrowo żyć, na rolkach jadę. Troszeczkę ruchu po obiedzie i zaraz się nam uruchomi spalanie. Słuchajcie, po drodze przyjechaliśmy jeszcze do Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji. Tu, gdzie tato już 5 sierpnia przyjedzie do sanatorium na 3 tygodnie. Także idziemy zobaczyć, jak to wygląda. A to są te trójkąty. Znacie trójkąty? Ustronio? Nie, jakie hotele w kształcie trójkątów. Tata, jak ty tu wytrzymasz 3 tygodnie? No. Nie wiem. Sam bez żony. Spacerki. No właśnie, jeszcze ławeczka, bez mamy. Książeczka. Ale zobacz, jaki spokój, cisza. No, cisza. W końcu będziesz odpoczywał. Okay, czy prawdziwie nie mogę odwiedzać dziecka? Tak, można tutaj przyjeżdżać. Jesteśmy już u rodziców, jest wieczór i czekaliśmy na burzę. Okna są wszystkie pootwierane, bo jest tak duszno, słuchajcie, jest tak duszno. Ja sobie nagram tylko widok z okna moich rodziców, bo to jest widok. Ja miałam okno obok całe życie i miałam podobny widok z mojego okna. Zobaczcie, całe moje dzieciństwo i lata nastoletnie. Tutaj żyłaś? Hania, na serio? Naprawdę? Wiecie co? Hania tak ma. Hania tak ma zawsze. Czasami takie oczywiste rzeczy zaskakują ją. Nie? Czasami jak tak powiem o kimś, że jest na przykład moją kuzynką albo nie wiem, moją ciocią, to naprawdę? Tak. To jest swoją ciocią. Tutaj się urodziłam. Widzicie, a to jest swoją ciocią. Tak. Widzisz, wiesz. I czekamy na deszcz, ale coś nie bardzo. Nie będzie w ogóle deszczu. Nie będzie. Tu miałam obok pokój. Tam, gdzie babcia ma teraz sypialnię. Co? No, to był mój pokój. Ja już jestem dzieckiem. Nie. Babcia dzieckiem spali tutaj. Tak wyobrażam sobie, że ty jesteś w tamtym u dziecka małym pokoju. A, to tam wujek Michał. No tak, wujek Michał. Jakie fajne. O. Wow, śpię w twoim pokoju. No dzisiaj spałaś z babcią i z dziadkiem, nie? Jestem też. Mhm. Te ulice to, zobaczcie, to moje dzieciństwo. Moje całe życie. Idziemy na spacerek. Słuchajcie, a tą drogą, którą teraz idziemy, ja chodziłam do szkoły przez pierwsze 3 lata. Szkoły podstawowej. A to szkoła, do której ja chodziłam. A potem chodziła Zuzia do pierwszej klasy. No czekajcie, bo jest nieostre. W sumie są wakacje, dlatego jest nieostra. Ale tak strasznie dawno. Czemu jest strasznie? Bo jest ciemno. No co ty? A Zuzia też zapalone. O, zobaczcie, szkoła podstawowa numer 16 imienia Marii Konopnickiej. W Szorach. Zuzia, pamiętasz, jak tutaj obuwie zmieniałaś? Nawet ja pamiętam, jak zawsze na tych ławkach siedziałam i zmieniałam obuwie. Pokażę. Ale są obuwie. Budy! Mam szafę.
Poprzednie zmieniamy buty. Tak? A ja zmieniałam tutaj zawsze. Hmm? Nie, tutaj zawsze czekałam na ciebie. No. A tutaj była przychodnia, do której też chodziłam zawsze. Czekamy, pójdziemy do mojego tempu. Nasza pani doktor. Pani Ania, nie? Potem dziewczynki chodziły do pani Ani. Nie, jest burza, ja się teraz bardzo boję. A tam się idzie na boisko. Chcesz iść na boisko? Nie. Już ciemno. Jaki to pomysł, spacer. O, dziewczyny, wymiękacie. Boją się szkoły w ciemności? Ja bym się bała szkoły za dnia. Dziękuję. O, słuchajcie, kochani, taki fajny spacer latem. Uwielbiam letnie spacery, szczególnie tutaj w Polsce, bo w Stanach nawet te letnie spacery są takie... ciepłe. Duszne. A tu jest tak przyjemnie. Idziemy w stronę domu już. Słuchajcie, będziemy się już dzisiaj z wami żegnać. To był długi dzień, ale taki fajny, spokojny, rodzinny. Nie? Podobało wam się? No. Co wam się dzisiaj podobało? Fajnie było tam w górze. Fajne widoki. Fajne widoki i fajne, że to byliśmy, że byliśmy sobie razem cały dzień, nie? Odpowiedź. Ale dostałam kolkę. Dużo zjadłam. Dużo zjadłaś, a potem schodziłaś z góry. No, schodziłam i później byłam tak, o, ale mam kolkę. I ale później powiedziałam, muszę walczyć z kolką. I później pobiegam na dół i później na mnie umiałam tak. Mówiłam wam, że Hania to jest fighter? Tak. Dobra, kochani, jak wam się podobał dzisiejszy vlog? A jestem teraz niebieska, patrzcie. Mała z Smurfetka. Szybciej. No teraz jesteśmy żółte. Dobra, jak wam się podobało, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie o zniżce na Mixit, minus 10% przy zamówieniach. A my was serdecznie pozdrawiamy i widzimy się już w kolejnym vlogu. Pa, pa! Pa, pa!